Wiślackiego Żurawia, którego przy okazji pozdrawiamy, czekając na pierwszy gwizdek, który właśnie wybrzmiewa. Wisła Kraków, Warta Poznań. Tak jest, jeżeli chodzi o Żurawskiego, to tylko mała rzecz jedna się nie zgadza. Tutaj dziesiątka na plecach, Maciek Żurawski, właśnie od pola karnego. Zobaczmy to rzucenie piłki w pole karne, Grobelny z problemami. Wisła cały czas w ataku i tu widzimy dobrą pracę obliczoną na to, aby piłka wyszła poza boisko wiedziożnika. Tu widzimy raz jeszcze to kopnięcie piłki w pole karne. Warciarzy tutaj można powiedzieć na własnej połowie, ale nawet we własnym polu karnym, bo nie mogą od dłuższego czasu wyjść. I Kpekeme, poprzeczka! Jeszcze Sukiennicki, faulujący właśnie tego piłkarza. I Kpekeme, zobaczmy, przygotowany strzał i huknął, ale tylko poprzeczka, tylko aluminium, a nie piłka w siatce. Interwencja jeszcze Jędrzeja Grobelnego. Patrz na bramkę Jędrzeja Grobelnego. Starzyński. Blisko niego jest Szeliga, zagranie z Sukiennickim. Już były piłkarz Stali Stalowa Wola, szuka najlepszego pomysłu. Karbo, 17 metr. Drugi raz. Przeciwnika, żeby nie było jasne, czy to jest piłka dochodząca, czy odchodząca. I znowu jest to Kiełb, Żurawski. I Kpekeme przydał się, aby zablokować. I teraz Ciczka. Strzał trochę, żeby... Nikę ma, jaką ma, i będzie czasami trudno o poprawną interwencję. Jeszcze jeden taki błąd i może, tak jak Maciek wspomniał, może wylecieć z boiska. Zagranie do Sukiennickiego! No tutaj Grobelny nie miałby nic do powiedzenia, gdyby to uderzenie głową było celne. I tutaj zapachniał. Wiesz dlaczego? Bo ruszył bardzo zdecydowanie do przodu kilka kroków. I to mogło zmylić, ale teraz błąd Szibaty, Sukiennicki! Poprzeczka! A więc drugi raz w tej połowie aluminium, jeśli chodzi o zespół Wisły Kraków. Nie przewidzieli tego, nie wyobrazili sobie tego. Tu raz jeszcze powtórka, uderzenie. Sukiennicki w poprzeczkę. Dobre przyjęcie. Chociaż wyciągnął się tutaj Grobelny. 20 metr. Zagranie do prawej strony jest Michalski, Shon Shibata. Co wymyśli Japończyk? Takie cięte, spokojne zagranie. Szeliga pod bramką, Czyczka na Szeliga, Adamski i... Czy tam było zagranie ręką? Protestują warciarze, ale... Popatrzmy. Przyjmuje piłkę Szeliga. I dostaje rzeczywiście Karbo w rękę. Jacek Małyszek pokazuje, że będzie 11 dla Warty Poznań. Tak jest, tak jest. No nie ma tutaj dyskusji. Niespodziankę do przerwy. Wisła czy Warta? W 40 już, o, w 50 minucie i gol! A więc Ciczkan nie dał rady obronić tego strzału. Kacper Michalski wyprowadza Wartę Poznań po połowie pierwszej, która obfitowała w sytuacje bramkowe Wisły Kraków. To Warta wychodzi na wynik 0-1. Nie ilość, a jakość, można jednym zdaniem to podsumować. Nie ilość sytuacji, tylko może... Raz a dobrze. Raz a dobrze, tak, tutaj wykonany rzut karny. Chociaż Ciczkan widzieliśmy, wyczuł strzelającego. Widzieliśmy. Zdecydowana przewaga jednej drużyny. A potem ta druga wychodzi na prowadzenie. Starzyński, jeszcze Sukiennicki, Grobelny, gdzie jest piłka, czy będzie remis? Nie, przerywa grę arbiter, uniesiona chorągiewka sędziego asystenta. Ale oni nie mogą sobie pozwalać na takie wpadki. Jakim na razie jest ten dzisiejszy wynik? Ale wiesz co, ja też się zastanowiłem w pewnym momencie, jak przytoczyłeś statystyki konfrontacji między tymi... Ale patrząc... Zobaczmy, okazja teraz przed gospodarzami i tylko boczna siatka. Patrząc na zawodników, którzy schodzili, czyli Duarte i Sukiennicki, ten drugi troszeczkę... Gości, którzy prowadzą. I Kpekeme, ale to jest strata, która może zaboleć. Gąska w stronę Firleja. Ciekawa akcja Warty, czy skończy się strzałem. Nam Jaroch blokuje to kopnięcie piłki. Ciczkan i... Nie ma gola! Nie trafia po raz drugi do siatki Michalski. Oni nie mają krycia. Oni tą piłkę mogą wymieniać szybciej. To jest Szeliga. No tutaj... I Michalski. No na pewno lepiej można... Jeszcze jest Mikulec, Mikulec w polu karnym i zobaczmy, nie ma okazji do tego, aby kończyć akcję. Jest zderzenie w polu karnym, przeprasza teraz napastnik Wisły, bo to było bardzo groźne zagranie. Żółta kartka. Koniec, proszę Państwa. Triumf Wisły, triumf Warty oczywiście na stadionie Wisły, jest na pewno ogromną niespodzianką.